Jacek Michałowski, psycholog, psychoterapeuta, teraz dziadek Siedmiorga Wnucząt. W Klubie Inteligencji Katolickiej zaraz po podpisaniu porozumień sierpniowych założyliśmy z koleżanką Kasią Cywińską, dla pamięci wymienię jej nazwisko, założyliśmy taki pierwszy punkt konsultacyjny do dla powstawania zwi wolnych związków zawodowych, bo to się jeszcze wtedy nie nazywało Solidarność, to się nazywały samorządne niezależne związki zawodowe. I taki pierwszy punkt konsultacyjny, o czym pewnie już nikt nie pamięta, powstał w klubie inteligencji katolickiej e, na ulicy Kopernika 34, potem już buchnęło, potem już się rozlało. Już nie tylko był klub, powstał region Mazowsze, potem powstała Solidarność, ta nazwa się ukonstytuowała, była walka o... o, o rejestrację Solidarności i sprawy się potoczyły. Czyli w pewnym sensie to, że trafiłem do klubu inteligencji katolickiej w roku tam, nie wiem, 70 pewnie, pociągnęło za sobą to, że brałem udział w różnych rzeczach w 76, w, w czasach koru, i w sposób automatyczny ta Solidarność mnie wciągnęła. No Po prostu tak było. Minęło parę lat 89 rok eee, że miałem już dwoje dzieci, rodzinę powinienem myśleć tak sobie mówiłem powinienem myśleć o utrzymaniu rodziny więc jeździłem do Norwegii żeby zarobić pieniądze na utrzymanie tej rodziny jako psycholog zarabiałem wtedy 17 dolarów miesięcznie to się wydaje science fiction ale za 17 dolarów można było przeżyć ponieważ ceny były nieporównywalne z cenami zachodnimi. Dolar wtedy był, ja miał jakieś astronomiczne kursy. No ale żeby naprawdę... Ale to było marne życie. W związku z pierwszym jeździłem na saksy, tak zwane saksy od Saksonia, ale to były saksy do Norwegii i tam zarabiałem przez wakacje, żeby była kasa na, 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 na trochę lepsze życie. Trochę lepsze życie. I wybory 4 czerwca 1989 roku i to, co się działo w Polsce przedtem, czyli okrągły stół, jakby zastały mnie w Norwegii. Nie, nie miałem tego, znaczy nie, nie przeżywałem tego. Co więcej, kolegom, którzy byli wtedy w Norwegii razem ze mną, mówiłem, że bo nie, nie miałem z tym bliskiego kontaktu, że to, że to może być niebezpieczne, że trzeba uważać z tymi wyborami, że lepiej nie głosować, bo znowu nas bracia komuniści zrobią w konia, tak jak zrobili po porozumieniach sierpniowych, nie dotrzymali ich i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, że, 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 że nie wiem, czy chcę iść głosować. Ale w pewnym momencie dotarła do nas, do Oslo, pierwszy numer Gazety Wyborczej. No, i to był, to był rzeczywiście szok. Wracając do listopada 1989 roku, to było fascynujące, dlatego że ja pamiętam, jak przyjechał e, kanclerz Kohl do Polski i musiał przerwać swój pobyt w Polsce, żeby pojechać do Niemiec, bo się zaczął walczyć mur berliński. To było, to było, to było niesamowite. Znaczy, myśmy naprawdę wtedy mieli, mieli głębokie przekonanie, że na naszych, na naszych oczach dzieje się, Dzieje się historia, że, że, że ten mur berliński się wali i że to jest trochę symboliczne, ale mm, zadaliście takie pytanie, czy, ki, kiedy ten mur berliński padł, kiedy żelazna kurtyna, znaczy, czy żelazna kurtyna się skończyła w momencie, kiedy padł mur berliński? Oczywiście nie, oczywiście nie. E, żelazna kurtyna była przez wiele lat tu, w naszych głowach. To nie jest tak, że zmiana systemu politycznego zmieniła nasze głowy. Ja w 1989 roku, najłatwiej mówić o sobie jako o przykładzie tego właśnie, w 1989 roku miałem 33 lata, 33-4 lata. Byłem już przyzwoicie dorosły. A jednak byłem wychowany w szkoła pod... przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia w państwie komunistycznym. Miałem pewne rzeczy wtłaczane do głowy. Okej, okay, o Katyniu wiedziałem od dziadków, o Piłsudskim wiedziałem od dziadków, o tym, że jest, wiedziałem w Kiku i tak dalej, i tak dalej. Także może, może miałem trochę, byłem lepiej doinformowany i miałem, miałem wsparcie w domu, i nie tylko w domu, w kierunku takiej niezależności. Ale, ale jednak byłem przesiąknięty takim wychowaniem wychowaniem w duchu, w duchu socjalistycznym, komunistycznym. I żeby się tego, żeby od tego odejść, to nie wystarczy wybory, nie wystarczy nawet nasi w parlamencie, nie wystarczy 99% naszych senatorów, nie wystarczyło rząd mazowieckiego. To, to jest pewien proces. W kolejnych wyborach ludzie przy, przy, przy kolejnych wyborach do parlamentu i potem do przy wyborach prezydenckich, o których chętnie opowiem, y, ludzie, było takie hasło, komuno wróć, komuno wróć. Ludzie zostali nadal gdzieś tam z takimi oczekiwaniem, że ktoś za nich, ta matka komuna załatwi różne rzeczy, że da im pracę, już nie, nie moja, Moja przedsiębiorczość ma mi dać zatrudnienie, pracę i dobrobyt, ale to ktoś ma mi dać. Komuna nas do tego przyzwyczaiła, komuna nas, komuna nas nauczyła bycia przedmiotem w rękach władzy, a nie podmiotem własnego budowania własnego życia. I to się zmieniało przez lata. Mur berliński jest takim ładnym symbolem. Zwalenie muru Berlińskiego. Żelazna kurtyna pęka, i tak dalej, i tak dalej. Ale ta żelazna kurtyna w naszych łbach, w naszych głowach, to ona się zmieniała przez lata. Myślę, że są jest kilka symboli. Pierwszy symbol to jest okrągły stół. To jest, to jest pierwszy, właśnie, pierwszy raz w historii władza. Okej, okay, wiadomo. Dlaczego to zrobiła i jakie miała w podtekście chęci. Ale rozmawiała ze swoją opozycją władza komunistyczna. Potem na ten, ten przykład Okrągłego Stołu był bardzo. Często y, byliśmy o niego pytani przez ludzi na przykład z, z krajów arabskich. Jak to zrobić, żeby się dogadać, mimo że się jest z, z różnych religii, z różnych opcji, itd., itd. Więc jeden symbol 89 to Okrągły Stół. Drugi, dla mnie chyba najważniejszy, to jest, to jest 4 czerwca. 4 czerwca, święto wolności. Skądinąd, skądinąd 4 czerwca trzeba organizować potańcówki wolności, bo to, jest naj, bo to jest taki międzypokoleniowy sposób i międzygeneracyjny sposób wspólnego cieszenia się z wolności. Potańcówka wolności, promujemy potańcówkę wolności. Więc dla mnie 4 czerwca to, to bez wątpienia symbol 89 roku i, 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 i taka, taka data właśnie święta wolności, ale dla Europy, oczywiście Yy, upadek muru berlińskiego. No to taki potężny symbol. To największy symbol. Jak zapytacie przeciętnego europejczyka, to pewnie powie upadek muru berlińskiego. Więc trzeci symbol 89 roku to mur berliński dla mnie też.